Miało padać i nie pada i dobrze. No hej, skarbenki, yy, właśnie wróciłam z zakupów. No, yy, jeszcze tak ostrożnie z tym dźwiganiem na tą moją nogę. No i zrobiłam co? Zakupy. Pokazać wam? Pokażę wam, jakie zrobiłam zakupy. Zapłaciłam za nie, słuchajcie, chyba mam ten paragon albo nie mam. Jakoś niecałe, chyba 7. O, mam paragon, cicho. Teraz Wam pokażę. 72 zł, 74 grosze. Ale wiecie co? Ja jestem w ogóle bardzo zadowolona z tych zakupów, bo kupiłam dosyć sporo. No, najgorsze jest tylko te dźwiganie, prawda? A tutaj bułeczki mam. Pięć yy, Kajzerek. A te ciasteczka, one są co prawda jeszcze te wielkanocne, ale one mają jeszcze długą datę ważności. One są, słuchajcie, bardzo smaczne i kosztowały 7,49. Myślę sobie takie pudełko i one są układane takie, no, podwójnie, nie? Jedno na drugie. Kupiłam bardzo smaczne ciasteczka, ja je czasami kupowałam. O, one mają datę ważności do 14 października. No to gdzie? Przecież to jest połowa kwietnia dopiero. No, dobra, co tam jeszcze? Do dzisiejszego obiadku kupiłam sobie surówkę z ogórkiem świeżym i koperkiem. To są gotowe suróweczki, ale smaczne. Co tutaj mamy jeszcze? Jogurty takie, jeden i drugi. Chciałam jagodowy, o smaku jagody, ale nie było. Kolkę małą, półlitrową. Co mam tutaj jeszcze? Krakersiki, hahaha. Ha. A co, jak mi się zamani? Tutaj jeszcze takie, chyba dwa kupiłam, tak, yy, dwa. Takie też bardzo fajne ciasteczka, one są z masą y, czekoladową, naprawdę smaczne. Y, tatarek był w promocji, no może nie, nie aż tak, y, nie wiadomo, y, o wiele taniej, złotówkę taniej, jak się kupi dwa. No to wzięłam dwa, a co tam? Ja lubię czasami tatara sobie zjeść. Ser, no bo ser musi być. Co jeszcze? Wątróbeczka, o, i, 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 serduszka już do zamrażalnika lecą, szybko, szybko, raz, dwa, trzy, o, i takie trzy rożki kupiłam, no, bardzo smaczne te lody są, one niedrogie, złoty, 29. o smaku toffi i adwokata, tak zamykamy. Hopla. Co dalej? Jabłuszka, czempion w promocji za kilogram złoty 79. No i weź teraz nie kup takich jabłuszek. Ja bardzo lubię jabłka. Bardzo. Ja wam powiem szczerze, że jabłka nawet mnie leczą. No no i, aha, jeszcze tutaj taką kiełbaskę. Ona jest bardzo smaczna. I co? Zobaczcie, ile zakupów zrobiłam za 70 zł. Lody, jeszcze te podroby są w zamrażalniku. A, tego tatara muszę schować. Ja jestem zadowolona. Mam co jeść. To jest po prostu, to są zakupy dokupione. I naprawdę jak mi się coś tam zamani wyjąć z lodóweczki to wyjmuję, wcinam i jestem cała zadowolona. O. Wszystko poszło do szafek, do lodówki, do zamrażalnika i można lodówkę zamknąć. I pierwsze co, robię sobie szybciutko, melona pokroję, bo tak mi się zachciało tego melona, już już raz, dwa, trzy. Połówka melona poszła do lodówki, bułeczki też chowam do lodówki, bo jeszcze razowy chlebek mam. I co, zaczynamy kroić melona, a tutaj zobaczcie jaki kurczak. O, jak się patrzy. Co prawda jest już po Wielkanocy, ale co mi przeszkadza? On tutaj zamieszkał, a co? No, no. O, tutaj już pokroiłam sobie melona, ale wiecie co? Ja wam coś powiem. Spotkałam sąsiadkę, bo akurat te warzywa i owoce miałam w przeźroczystych siateczkach. Dwóch, i ona mówi do mnie: o jejku, a to, no to fajnie się powodzi. Melona się kupuje, a ja mówię: No, wie pani co? No, żeby sobie melona nie kupić? No, przecież ja nie kupuję sobie melona codziennie, tak? No, tak wszystko jest drogie. Że ludzie sobie po prostu odmawiają. Ja sobie też pewnych rzeczy odmawiam, no ale niestety tak się dzieje. Wszystko ludzie widzą, co się nosi w siatkach. A już jak jest przeźroczysta, to patrzą w te siatki jak, huu szpak w co? W 5 złotych. O. Dlatego też, jak ja idę na zakupy, to ja biorę po prostu takie zakryte siatki, nie? Bo spotykam sąsiadów i oni naprawdę patrzą, co tam w tej siatce jest. A jak już stanie się i się chwilę z nimi pogada i ta torba już jest taka załadowana, to naprawdę lukają w te torby, co tam się kupiło. No, pokażę wam tą siatkę. O, taka siatka. Ona jest mocna, pakowna i tutaj ładuje. Ma rączki wygodne. No. Najwygodniejsza siatka na zakupy. Co kochani, ugotowaliście sobie dzisiaj na obiadek? Ja poddusiłam sobie kurczaka. Tu są buraczki na gorąco, ziemniaczki, i tego kurczaka dusiłam z jabłuszkiem. Ja bardzo lubię mięsko na słodko, ale nie zawsze. No to cóż, zabieram się do jedzenia. Napiszcie mi, co mieliście dzisiaj na obiad, bo może mnie czymś zainspirujecie.